Cześć wam. Dzisiaj czekam na kolegę. On dołącza do naszego zacnego grona poszukiwaczy. Będzie pierwszy raz na poszukiwaniach z pierwszym wykrywaczem, jaki do tej pory kupił. Także pokażę mu co, jak, z czym się je. Za chwilę jedziemy do lasu. Idę do oglądania, hej. No to co? Zaczynamy, odpalaj. No i jak się dostało to z ciebowitego gruntu? Zaraz, najpierw pokażę ten ustawienia. Pokaż mi ustawienia. Głębokość jest, tak? To jest, nie, to jest... To jest głośność, ustawimy na 0,9, żeby nie wyżej, bo jak będzie wyżej jak 0,9, tam 10, no. Jak będzie na 10, to żelazo nie będzie ci sygnału dawać, tylko będzie widział. A jak będzie 11, 12 do 20, to będzie podwójny sygnał na żelazo. A do 0,9 będzie sygnał normalnie pojedynczy. Czyli głośność nie więcej jak 0,9. Dobra, nie? No. Damy menu. To jest czułość, tak. Czyli damy na 20 na maksa, ja na 20, na 20 jeżdżę. No, czy co to jest właśnie? To jest dyskryminacja, że wycinasz sobie na przykład, tu masz ten, żelazo, masz folię ci pokazuje, nikiel i tak idzie, srebro wyżej. A tu masz, co masz tu wycięte coś? Dobra, tu miałeś... 2-3, tak? Dobra, tu miałeś 7 wyciętą, ale ja chodzę... To może tylko tak do ręki. No to sobie idziesz, szukasz gdzieś miejsca, że na przykład nie ma żadnego metalu. Masz niedokręcone chyba. Tu nie ma żadnego metalu i ciskaj ten G, no. GG, ale pod wysokością, na przykład na taką wysokość, trzymasz, aż będzie sygnał i pompujesz, aż będzie stały ten, 42 pokazuje, jest stała i puszczasz, już się dostaję do gruntu, tu ci strzałki pokazuje. Jak mryga bardzo szybko, to znaczy, że jest inny grunt, się zmieni grunt i trzeba dostroić, jak czasami jest, patrz, widzisz? Góra, dół. To już teraz jest dostrojem do gruntu. No i teraz szukamy i chodzimy. Ja wiem, co chwilę coś pika. Maniek. Będzie wyraźny ten sygnał, będzie ci piknie. Także ja idę za tobą. Na razie nie szukam. Co? No musisz tak wycentrować. Gdzie ci pika? W którym miejscu? Musisz ten machać. Było 60. No gdzieś tutaj masz w pobliżu. Musisz tak. O, tutaj masz na przykład. Ładny sygnał. Teraz, żeby znaleźć dokładnie gdzie, tu masz pinpointera. Ale dajesz obok sygnału, naciskasz trzymając. No. Ale nie ten, musisz dobrze przytrzymać. No. Aż się zniknie wszystko z ekranu. Teraz? I teraz, no. I gdzie będzie najgłośniejszy sygnał? Na środku cewki, żeby był. No. Puściłeś. Teraz przód tył weź. No to tu kopiesz. Tu kopiesz, o. Ale zawsze jak tu jest sygnał, to kopiesz troszeczkę bliżej, nie? No. Tu jest fajna ziemia, ale jakby była taka lipna ziemia. No i teraz sprawdzasz, czy jest w dołku, czy jest w tym. Musi być w kupce. No, wyciągnij teraz pinpointera, teraz je wyciągnij, włącz. Będzie łatwiej pinpointerem. W ten sposób. Tu chyba to było, wiesz? Widzisz?
No. Gdzie widzisz? Tu w tej kółce siuda jest. Szukaj. Co, nie widzi? Ja włączę. Włączony, bo świeci. No ja pokażę, zobaczę swój. Widzisz, tu jest, tak? To nie działa. To masz chyba ten wyciszony, bo to masz chyba też regulację, mi się wydaje. Okay. No zobacz to. No to może nie jest oryginalne, nie? Tak, tak. Nawet potem są żadna ściana. No taki mały. Teraz też nie pokazuję. Tu coś było. Weź ten, bo jest cewka była. Czekaj, pokaż tu. Widzisz, pokazuję, masz. Musi pokazać. Albo ci upadło, albo masz w ręku. O, widzisz, masz coś w ręku. Blisko tego musi być, aż ci ten, jak naj będzie, wiesz, mocno pikać. Albo ci wypadło, albo... Wypadło ci. Tu masz, blaszka. No taki śmieć, no widzisz, śmieć. A daje ładny sygnał. Ale to jest blaszka, bo to powinno. Sztuka. No coś od czegoś, jakiś kurde, twarde, bardzo twarde, z jakiś... No ale to śmieć, no. No teraz trzeba dołę zakopać. Nie, już ten to już ten. Zawsze uć się, już nie ma, nie będzie nic. Zawsze się uć zakopywać dołek, tak żeby nic nie było widać. Ja tu jeszcze sobie obracam to. Także od początku się lepiej uczyć. No i lecimy dalej w las tam. Pierwszy twój fant. Ale tu może być ciekawie, także tu mogą być monety, jeśli nie wykonam. Nie wyszły. Wszystkie pewnie. Także wszystko. Czasami są takie lewe sygnały, na to nie patrz i szukaj dalej. Musi być pewny sygnał. Taki głośny, tak? No taki, zaraz taki pik przerywany. No, musi być taki lepiej taki stały sygnał. Bo słuchaj, zakłócenia, na przykład masz internet. O. Możesz mieć internet włączony i komórka ci czasami zakłóca, chociaż tu na tym wykrywać nie powinny zakłócać. Ja mam wyłączone, także się nie zakłócamy. No co myślisz o tym? No tu masz, weź pipę teraz sobie włącz, zobacz. Ale ten, pipę teraz chodzi mi w tym, w wykrywaczu. A. Żeby namierzyć i wykopać. A krecikiem na końcu. Za włączyć pipetera na metalu i teraz ma zakłócenia. Ja się... Czekaj, my się zakłócamy, bo ja włączyłem wykrywacz. Pokaż mi sygnał. Weź odejść z wykrywacza na chwilę. Oj, zakłócam się. Nie. Nie, idziemy dalej. Gdzieś tu żelazo. Gdzieś miałem. Ja wyłączę swój. Idę za tobą. Musisz tam cewkę, wiesz, najlepiej machać tak od... z lewej na prawą i jak najbliżej ziemi. Jest ładny sygnał, no. Ile ci pokazuje? Na pomosa. Co? Czyli na butel, na zakrętkę. No ale weź, włącz pipetera, weź namierz. To rękawica to się... No. No. No i pod kąsku swój wykopać.
Ale teraz weź bez tego zobacz, normalnie na tym, nie, z wykrywaczem pomachaj, czy jest w kupce, czy w dołku. Tu jest. Tu wyciągnij krycika i spróbuj krycikiem teraz. Muszę mieć takie kulatera, takie chowanie. No, ja sobie to sam zrobiłem, ale to można kupić. To jest bardzo wygodne. Ja tu się miałem łopatkę, mi się oderwało. Muszę... Czy włączę? Nie, no musisz tak, wiesz, bo mały stenys, musisz tak wbijać, omiatać. O, widziałeś? Głębiej jest. O, widziałeś? Musisz to rozbić. Jeszcze szukaj, w kupcy będzie. Gdzieś tam blisko jest. Musi być w kupce jeszcze. Albo gdzieś. Szukaj po całości, jak wiesz. Chyba, że... O, w tamtej, no. Szyszka. Nie ma? Musiał ci wypaść. Szyszka na pewno nie. O, widzisz, pewnie tam jakiś będzie. No nie. Złom. Skarby. Wykopane. To samo jak masz właśnie żelazny przedmiot, głęboko zakopany, bord mocno zardzewiały, to pokazuje się na kolor. Bo jest, wiesz, takie tlenki metalu się zrobiły. Idziemy tam. Tu mogą być śmieci, możemy iść w głąb lasu. Malutka folia. Kolega się uczy. Trening się nie mistrza. No pierwszy raz dzisiaj jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy załapie babcyla. Muszę mu coś podrzucić. To jest przesterowanie, czyli bardzo duży metal musi być. Nawet jak puszkę po piwie znajdziesz, to też masz taki sygnał, jak jest blisko powierzchni. Pewnie będzie tych pełno, tych stopionych metali. Ja bym poszedł, kurde, chyba gdzieś tam w las, tam kawałek dalej. Ładny sygnał omijasz, wysoki. Ale to może, no, taki bardzo wysoki, to nie, takie są najlepsze sygnały. Ile, 80 masz? Mam już gotwi tym. No tutaj i wykop. Tu jest oko, jest tak? Tak, jak środek cewki. Może być ten metal stopiony, ale może być coś... Ja mam wyłączone, to się nie będą zakłócać. Cześć, tym, normalnie w dynamiku czy wykopałeś? Jeszcze jest chyba. Tu, w kupce jest. Coś dużego, czyli to może być blacha duża. W kupce masz tutaj. Bo było przesterowanie, taki pierkanie. No, tu musi być coś dużego, jakiś kawałek blachy pewnie. No, wieczko. Tylko takie duże sygnały, jak są płytko, to daje takie przesterowanie, wiadomo, że coś dużego jest. No, zakup dołek, idziemy dalej. Ale pierwsze fanty już wychodzą. Śmieci, bo śmieci, ale są. Panie!
Nie wiem co to, ale coś ciekawego. No coś, jakieś coś od czegoś. Pewnie gwint w środku. Nie wiem co to jest. Porcelanka. Jakiś w środku szczotka od czegoś chyba, zobacz. Do takiego silnika może być. Szczotkowego, mi się wydaje. Takie wyrobione, no. Jakby od otora wyrobione. Może jakiś silnik elektryczny, coś ten w szczotka. Stary czy to nowy? Stary na pewno, bo tutaj... Tu jest stary ten las. No, mam coś ciekawego. Romes, co to jest? Pensylwania? Zobaczcie, coś ciekawego, nie wiem co to jest, może ktoś wie, to dajcie znać w komentarzu. Jakiś emblemacik. Coś tu brakuje. Jakaś była wpinka czy coś w tym rodzaju. Ale ładne, ładne. Będziemy rozszyfrowywać w domu. Dobra, zobaczymy dalej. To takie coś w lesie? Ciekawe, czy to jest współczesne, czy to jest przedwojenne? Nie wiem. Tu był kiedyś obóz jeniecki, także nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Żelazny, ale guzik. Jak? Wciągniesz się w to, czy olejesz? A, coś ciekawego znaleźć? A ja mam kolejnego guzika. Guzika kolejnego. Wysoki sygnał, kop. No, ciekawy jestem, czyli to guzik. Ja mam jakąś, kurde, od plandeki, ucho. Nie pasuje. No, ale taśma jakaś blacha aluminiowa. Nie zdedy. Kolega kopie, uczy się. Właśnie zmęczył. Tym razem jakieś okucie od czegoś z gwoździami. A jestem na dachu. Tu jest barak. Chyba było wejście do środka. Jestem na górze, na dachu. Taki zawiasik. I okucie od czegoś.
Teraz szedłem, idę dookoła i widzę kawałek szyjki od niemieckiej butelki. Szkoda, że nie cała butelka. Ciekawe, jakby tam gdzieś się dokopać i wejść do środka. Pomyślimy w przyszłości. Jakieś zamknięcie chyba było. Trudno powiedzieć, ale na to wygląda. A tam kolega uczy się. Na razie zawiedzony, bo nie ma skarbów. Na razie śmieci kopie i się uczy. No takie życie, no. Zabrałem go na trudny teren niestety. No co teraz go zabiorę na lepszy. Na jakieś pole. Łąkę. Taki czusik tym razem. A trzeba rękawiczki wymienić. Dziurawa się robi. Kolega się uczy dalej. No, ma fajny sygnał. Zobaczymy, co wykopie. Myślę, że na tym zakończymy szkolenie kolegi. Kolega trochę zawiedzony, bo same śmieci wyciągał. Ale jest pierwszy raz w trudnym terenie. Także teraz lecimy do domku. Jak wam się podoba film, zostawcie tam coś po sobie filmem. Robi się ciemno następnym razem. Co? Ciebie też! Nagrywam. Kolega idzie, o. No, wracamy do auta, jedziemy do domku. Następnym razem go zabiorę w lepsze miejsce. Także na tę chwilę was pożegnam. Trzymajcie się, hej.